Cześć, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Witek Buchman i chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć w kolejnym filmiku o temacie zdrady, jak w tytule. To, jakie mamy rodzaje zdrad, to być może tutaj niektórzy z Was już słyszeli, spotkaliście się z takimi określeniami. No, że mamy zdradę tam emocjonalną, seksualną, wirtualną, tak? Różne te rodzaje zdrad są, ja nie będę ich tutaj jakoś szczególnie opisywał. Zapisałem sobie kilka takich skrótów myślowych, o których chciałbym Wam powiedzieć. Nie omówimy tego tematu zdrady wzdłuż i wszerz, bo jest to zbyt obszerny temat, ale o kilku takich aspektach, myślę, istotnych, postaram się Wam powiedzieć. Jako, że jest to właśnie bardzo często wnoszony tutaj do gabinetu temat. I to z różnych stron. I przez osobę, która zdradziła, i przez osobę, która była zdradzana. Dzisiaj trochę głębiej chciałbym Wam powiedzieć, czy szerzej, na ten temat. Słuchajcie, dlaczego w ogóle dochodzi do zdrady? Takie pytanie sobie tutaj zapisałem. Dlaczego dochodzi do zdrady? No, to jest takie pytanie, gdzie można stawiać hipotez mnóstwo. Powiem Wam, że zdrada często jest pewnym objawem kryzysu w związku. Oczywiście nie zawsze tak musi być. Za chwilę Wam też powiem o takich motywach zdrady, ale jednym z takich chyba najczęściej tutaj, jak pracuję z ludźmi, jednym z najczęściej rozumianych koncepcji, tak, zdrady, no to jest głęboko, daleko posunięty kryzys w związku. I zanim dochodzi do zdrady, to najczęściej jest tak, że dużo wcześniej coś się działo, coś się sypało, coś pękało w związku. Ludzie się od siebie jakoś oddalali, ale albo to bagatelizowali, albo nie chcieli tego widzieć, albo to było zbyt trudne, żeby się tym zajmować. I zdrada jest, tak jak mówię, no pewną konsekwencją czegoś, co się działo w relacji. Co do definicji zdrady, no to czasami jest tak, że ludzie różnie rozumieją jakieś słowa i zdradę dwie strony w związku mogą rozumieć zupełnie inaczej. Ktoś będzie myślał, że zdrada to jest tylko i wyłącznie zbliżenie seksualne, a druga strona będzie myślała, że będzie definiowała zdradę jako nawiązanie relacji z kimś i bycie w częstym kontakcie na przykład z tą drugą stroną. No, tak skrótowo tutaj mówię, ale chodzi mi o to, że często ludzie mają trochę, rozmijają się w tym rozumieniu pojęcia zdrada. Czego szukamy w zdradzie? Czego szukamy w zdradzie? Tak zachęcam Was do takiego pomyślenia. Czego ludzie mogą szukać w zdradzie? Mnie przyszło do głowy no, flirt, uwaga i poszukiwanie emocji, poszukiwanie też jakiegoś ciepła, poszukiwanie czegoś, czego na co dzień z jakichś względów brakuje. Ludzie szukają jakiejś świeżości, ale to się wiąże trochę z tym motywem zdrady. Kilka motywów takich sobie tutaj rozpisałem i chciałbym Wam powiedzieć o tym, że jakość relacji, jaką tworzymy w związku, ma bardzo silną determinację, tak? Determinuje to, czy ktoś zdradza, czy też nie. Poczucie własnej wartości. Często zdrada, czy wchodzenie w jakieś romanse, bo też tutaj mówiąc o zdradzie, mam na myśli również romanse, czyli też prowadzenie jakiegoś podwójnego życia. Także jak będę mówił zdrada, to będę miał na myśli również romans.
Więc, tak jak powiedziałem, poczucie własnej wartości, poczucie męskości, poczucie kobiecości jest część ludzi, która musi sobie, ma taką potrzebę potwierdzania sobie tej swojej wartości, swojej kobiecości, męskości poprzez właśnie zdobywanie czy zbliżanie się do innych osób po prostu, poprzez zdradę. Życie w dwóch różnych światach. Tutaj pary, które przychodzą, bardzo często opowiadają o tym, że od jakiegoś tam czasu, czasami od wielu lat, żyją w dwóch różnych właśnie światach. Powiedzmy, jedna strona, częściej to jest tutaj z moich obserwacji wynika kobieta, zajmuje się trochę domem, dziećmi, ogarnianiem różnych spraw organizacyjnych. Natomiast mąż jest w pracy albo prowadzi biznes, albo zajmuje się tam czymś swoim. I no, mało tego czasu zostaje dla siebie. Jak zostaje, to nie wiem, są już zmęczeni, już nie mają czasu ani siły na intymność. Więc życie w dwóch różnych światach powoduje, że ludzie się uczą żyć bez siebie. I gdzieś, a potrzeby są, i ciągle pozostają ludźmi. I pojawiają się różne okoliczności, pojawiają się różni ludzie, którzy okazują jakieś ciepło, właśnie zainteresowanie. I to bywa kuszące. To, co w związku też jest taką zachętą, czy takim podłożem do zdradzania, no to jest oziębłość nieseksualna. Seksualna też. Natomiast pomyślałem sobie o emocjonalnej. Jak tutaj zastanawiałem się, o czym wam powiedzieć, to oziębłość emocjonalna. Bardzo często, tutaj częściej mężczyźni, z którymi się spotykam w gabinecie, mają taką trudność w okazywaniu uczuć, okazywaniu po prostu czułości, czułych gestów. No i z czego się to bierze, nie? Bywa tak, że po prostu gdzieś tam z historii życia, albo oni tego sami nie zaznali, albo się boją z jakiegoś powodu tej bliskości. No a druga strona ma takie potrzeby. No i gdzieś tam znowu pojawia się ktoś, kto to okazuje. I to bywa bardzo, bardzo atrakcyjne. I zaczyna się jakiś niewinny flirt, i później coraz bardziej przechodzi to w romans na przykład właśnie. Nuda, przyzwyczajenie, monotonia. To są takie obszary w związku, które no, są niebezpieczne. Nuda, przyzwyczajenie i monotonia. Brak żaru i wypalenie. Brak żaru, no, mam tutaj na myśli jakiegoś takiego obserwacji obniżonego pożądania seksualnego. Wiadomo, że to cię też nam z czasem zmienia, nie? Relacja, różne etapy przechodzi. Jeżeli ktoś już jest w związku 20 lat, no to będzie trochę inna relacja, inna bliskość, inna intymność, aniżeli ktoś, kto jest w tym związku 3 miesiące. Więc o ten żar ciągle należy dbać. Kiedyś dałem taki na jakimś filmiku odnośnie barandek. Taki przykład z ogniskiem, że tam trzeba po prostu dorzucać, bo to się nie będzie wiecznie palić. Czym? To później wam trochę powiem, czym dorzucać, czy podzielę się jakimiś tam pomysłami. Natomiast to jest sprawa, no, zależy od preferencji, sprawa każdego z nas. To, co zachęca ludzi do zdrady, do takiego uwolnienia się, to trzymanie kogoś pod taką kontrolą, nad kontrolą. Nawet tutaj słyszę o takiej złotej klatce. To takie popularne określenie, że ktoś jest trzymany w złotej klatce. Na przykład mężczyzna trzyma kobietę w złotej klatce, czyli nie pozwala jej chodzić do pracy, albo jeżeli już pracuje, to trzyma nad nią bardzo dużą kontrolę. Nie pozwala jej, albo ona jemu, no bo to oczywiście bywa też odwrotnie.
na jakąś własną przestrzeń. Na robienie czegoś samej, albo na wyjazd gdzieś z koleżankami na weekend na przykład, albo sam z kolegami. To się wiąże z zaufaniem oczywiście, no ale to jest ta jakość związku, o czym wcześniej mówiłem. Jeżeli już dochodzi do zdrady, to napisałem sobie takie pytanie, kto jest winny zdradzie? Kto jest winny zdradzie? No, ja nie odważę się odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie wiem. To zdradę w psychoterapii należy zrozumieć. To znaczy, czym ta zdrada jest. Czy to jest jakieś odgryzienie się, czy to jest właśnie chęć zaznaczenia swojej indywidualności, czy to jest jakaś chęć zrealizowania czegoś, czego nie można zrealizować było w danym związku. Jakby o co chodzi, nie? Ta zdrada może być różnie rozumiana i psychoterapii rozumie się zdradę jako objaw. No i teraz pytanie, czego? Co do atrakcyjności w zdradzie. No właśnie, co jest atrakcyjne w zdradzie? Zanim dochodzi do zdrady. Oczywiście, dzisiaj mamy takie czasy, że można się umówić przez internet, przez telefon, bezpośrednio na seks i dzisiaj nie ma z tym problemu. Natomiast jeżeli rozwija się jakaś relacja, na przykład, nie wiem, w pracy, na siłowni, gdzieś tam, w różnych miejscach przecież ludzie bywają, wszędzie poznają ludzi, to co tam jest takiego, co jest kuszące, co pachnie. Ubiór. Pomyślałem sobie o ubiorze. Ludzie, którzy się spotykają od czasu do czasu, łatwo się idealizują, ponieważ widzą siebie w pewnych sytuacjach zadbanych, wypachnionych, takich wiecie, wyrwanych z kontekstu, o tak to powiem, chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie. Po prostu widzą się w pewnych sytuacjach, ale nie widzą się ciągle i dalekie to jest od codzienności. To jest częstym motywem tutaj wnoszonym przez moich pacjentów, pary, ale też indywidualnie, że no, do pracy albo gdzieś tam na wyjście to się stroją, pachną, kąpią, natomiast jeśli chodzi o w domu, to chodzą byle jak, nie? I to jest bardzo się wiąże z takim pożądaniem seksualnym. Więc ja zachęcam Was do tego, żebyście też tutaj zwrócili uwagę na to, jak się prezentujecie tej swojej partnerce, partnerowi, no bo jest to istotne, to w jakich sytuacjach się oglądacie, jak się widzicie. Mówi się nie szatasz zdobić człowieka, ale myślę sobie, że to nie jest tak do końca. Myślę sobie, że jednak to, że ubierają się ludzie do pracy gdzieś tam ładnie, a po domu chodzą w dziurawych majtkach, no to ma to znaczenie, słuchajcie. I na 100% ma to jakieś odbicie w pożądaniu takim seksualnym drugiej strony. Co do tematu skutki dla strony zdradzonej, tak sobie napisałem, jakie są skutki dla strony zdradzonej. W zasadzie, no jest to tragedia, powiem wam. Jest to bardzo duża trauma często, załamanie totalnie zaufania. I to jest dramat, powiem wam. Nie tylko tej strony zdradzonej, ale to jest dramat często całej rodziny, a nawet dwóch rodzin. Często to jest dramat właśnie dzieci. Bywa tak, że no skutkami też są choroby przenoszone właśnie drogą płciową albo niechciane ciąże. I takie scenariusze znam, i to nie jeden, nie dwa, nie trzy. Tylko zdecydowanie więcej poznałem takich scenariuszy, gdzie takie sytuacje miały miejsce, że dochodziło do niechcianych ciąż, nieplanowanych.
Więc już powiedziałem o załamaniu zaufania. No, związek po zdradzie można odbudować, ale no, nie jest zawsze to możliwe. Bywa tak, że ktoś tutaj przychodzi, no już ten związek jest od wielu, wielu lat po prostu w szczątkach. Jeżeli cokolwiek się tam żarzy, to owszem, no, gdzieś tam ludzie pracują nad tym i pomału to rozpalają. No ale amnezji nikt nie dostanie. To tak się nie, amnezji się nie dostaje na zawołanie. Więc gdzieś tam taki ciężar no, potem w związku funkcjonuje i wlecze się za ludźmi bardzo, bardzo długo. I odbudowanie zaufania, no to jest taka... I budowanie bliskości, to jest praca naprawdę bardzo ciężka. A ciągle ten kamyk w bucie gdzieś tam, to jest taka metafora, uwiera, nie? I no jest to strasznie ciężki temat. Ale jest to możliwe, że można pracować terapeutycznie i no bywa tak, że ludzie w związku poprzez kryzys, na przykład mowa o zdradzie, poprzez taką uczciwość, poprzez nazwanie tego, co się działo, poprzez chęć przyglądania się temu, a nie dobicia kogoś, obwinienia, ludzie zwracają uwagę w związku na zupełnie nowe aspekty albo na te aspekty, które bagatelizowali. Czyli przebudowują ten związek, zwracają bardziej uwagę no na siebie po prostu, na siebie wzajemnie, zaciekawiają się sobą, zaczynają z sobą rozmawiać i ta bliskość bywa inna, nowa, lepsza, taka... Nie chcę powiedzieć, żeby zdradzić, nie chcę nikogo zachęcać do zdrady, żeby był lepszy związek. Absolutnie, to nie o to chodzi. Po prostu chcę powiedzieć, że można przepracować pewien kryzys i tą traumę, można powiedzieć, dla wielu ludzi jest to trauma. Można przepracować i stworzyć nową jakość związku, ale nie jest to łatwe. Nie zawsze się to da. I jeżeli się da, to wymaga to bardzo dużo zaangażowania i czasu. Czy mówić o zdradzie? To jest takie pytanie, no właśnie, jak ktoś trafia tutaj do gabinetu, mówi zdradziłem, zdradziłam, ale nie wiem czy i jak to powiedzieć, no to od razu wam powiem, że żaden terapeuta wam na to nie odpowie, czy mówić, czy nie mówić. No bo nie ma na to szablonu. To jest tak, że osoba, która zdradziła, nosi w sobie jakiś ciężar i chce się odciążyć. Nie? No i można powiedzieć tak, odciąży się, ale dociąży tą drugą stronę. Nie wiadomo, jak ta druga strona sobie z tym poradzi, jak zareaguje. Z drugiej strony nie mówić, no to znowu to jest takie decydowanie się na noszenie, życie w kłamstwie, noszenie tego ciężaru no, do końca życia, no tak naprawdę chyba. Także to jest bardzo ciężkie pytanie, czy mówić o zdradzie. Osoba, która zdradzała, zna dwie wersje, tak? Ta, którą gdzieś kreowała przed swoją partnerką, partnerem i ta prawdziwa, która gdzieś tam funkcjonowała w tym podziemiu. I nagle, kiedy zdecyduje się ujawnić, tak, że doszło do zdrady albo gdzieś to tam wypłynie, no to ta osoba, która się o tym dowiaduje, ta zdradzana, nagle się okazuje, że wersja, którą znała dotychczas ich życia, ich historii życia, nie była prawdziwa. Że to zdjęcia, które gdzieś tam były robione jakby w różnym czasie, nagle się okazuje, że mają podwójne znaczenie, że tutaj ten ktoś był na zdjęciu w domu, a w tym samym dniu gdzieś tam był indziej. Więc wszystko nabiera wątpliwości. Co chroni przed zdradą? No i myślę sobie, że to jest takie fajne pytanie. Co chroni przed zdradą?
Pewnie znowu mnóstwo tutaj różnych można wymieniać przykładów, ale napisałem sobie tak: spędzanie razem czasu. Spędzanie razem czasu z pewnością spaja związek, jakoś powoduje jedność w związku, buduje więź. Dialog, czyli rozmowa, zaciekawianie się sobą, jakieś takie słuchanie się i tworzenie mapy, ja to tak nazywam, mapy partnera, partnerki, żeby wiedzieć, czym ta osoba żyje. Nie chodzi o wścibstwo i spowiadanie się sobie minuta po minucie, natomiast takie orientowanie się, nie? Czym ta osoba żyje. Jak się ze sobą spędza czas, to się ma więcej tematów wtedy do poruszania, po prostu. Dbanie o namiętność. Namiętność to jest coś takiego, co taki element związku, który jest konieczny. I który jest związany właśnie z tym żarem. Nazywanie i świadomość własnych potrzeb. To jest ważne, żeby rozmawiać, no właśnie, to jest związane z dialogiem, nazywanie i świadomość własnych potrzeb, żeby rozmawiać o swoich pragnieniach, swoich fantazjach, żeby się nie bać mówić o tym, o czym się gdzieś tam pragnie. No bo to pobudza też namiętność, poszerza świadomość, taki wgląd w związek. Związek nabiera no, takiej szerszej perspektywy i wtedy łatwiej o nowe bodźce, o doświadczanie czegoś nowego. To nie znaczy, że musicie wprowadzać wszystko, co jedna czy druga strona wymieni, ale być może to, że jedna czy druga strona wymieni coś, jakieś, nie wiem, podzielicie się jakąś fantazją swoją, może nie od razu to wprowadzicie, nie wiem, czy w ogóle to wprowadzicie, ale po jakimś czasie, może gdzieś tam ktoś, kto nie jest na coś gotowy, być może się oswoi i spowoduje, że to się jakoś pojawi. Odnośnie świadomości własnych potrzeb i nazywanie tych pragnień, to sobie tutaj pomyślałem o tym, że to też tutaj pada w tym gabinecie, tak uogólnie, że kobiety pragną łagodności, nie? Ale jednocześnie, nie, mówię o niektórych kobietach, bo tam nie chcę się wypowiadać za wszystkie, ale że część kobiet potrzebuje łagodności, jakiejś delikatności ze strony partnera, ale jednocześnie mają takie momenty, gdzie potrzebują takiego bochuna, to ktoś nazwał tutaj w gabinecie. Potrzebują takiego bochuna, który ich porwie, zwiąże, nie wiem, strzeli klapsa, po prostu takiego, no takiego trochę ubudzania. Natomiast mężczyźni też potrzebują delikatności, jakiejś takiej kobiety z klasą, ale jednocześnie potrzebują kogoś takiego, kto sobie pozwala na więcej, na jakieś takie bycie niegrzeczną dziewczynką, bycie taką wyuzdaną. No i powiem wam, że to u wielu, wielu par no bardzo podsyca związek. Jak się ludzie dzielą tutaj w gabinecie pewnymi swoimi fantazjami, odważają się na to, nie zawsze w gabinecie. Czasami, jeżeli nie czują się gotowi w gabinecie, to między sesjami sobie mają porozmawiać na temat swoich fantazji. No to potem jak ich pytam, jakie mieli doświadczenia, jaki mieli odbiór, to są zaskoczeni, są po prostu tacy pozytywnie zaskoczeni i gdzieś tam ten żar się pojawia, a czasami wręcz płonie. I super. Co do takiej ciemnej strony, no bo już zacząłem trochę o tym mówić, odnośnie tego buchuna i tego wyuzdania. Słuchajcie, ciemna strona. Ciemna strona, nie wierzę w to, że jest osoba, która nie ma ciemnej strony. Ciemna strona nie znaczy zła. Ciemna strona to jest taka, ja to nazywam, że jest w cieniu. Czyli taka, która jest taka, no nie na wierzchu. I myślę sobie, że każdy ma ciemną stronę,
Jak ktoś nie, no to napiszcie, że nie macie. Natomiast mnie trudno jest uwierzyć. Myślę, że każdemu terapeucie byłoby trudno uwierzyć, że ktoś nie ma ciemnej strony. Ciemna strona to są takie właśnie fantazje, jakieś takie pragnienia. One się często ujawniają w snach. Bywa tak, że tam się realizują. I ciemna strona Greya mi się nasunęła teraz, ten film. Nie wiem, czy tak się nazywał dokładnie. Grey. O Greyu. A, na pewno większość słyszała o tym filmie. Może ktoś widział. I ten, kto widział, to myślę sobie, że jest szansa, że pobudziło was to do takiego uruchomienia ciemnej strony. Tam jest ta ciemna strona świetnie pokazana. Nie wiem, czy film jest świetny, bo trudno mi tutaj, nie aspiruję do krytyka filmowego, ale ciemna strona jest świetnie pokazana. I jeżeli ktoś się zainspirował tym filmem, albo wprowadził coś, uruchomił w swoim związku pod wpływem tego filmu, to super, bardzo dobrze. Także myślę sobie, że to jest taki bodziec. Warto z takich bodźców korzystać, żeby wprowadzać coś nowego w związek. Taka bywa, że część tutaj par, no, ktoś to nazwał taki stosują taki kontrolowaną zdradę. Czyli, nie wiem, kupują sobie tam jakieś maski, albo zawiązują sobie oczy, albo tam, no, w takim sensie wprowadzają coś nowego. No i wtedy jest to taka, właśnie można powiedzieć, kontrolowana zdrada. I to jest taka zdrada, która no wtedy związek podsyca, nie? Która nie jest toksyczna. No to oczywiście słowo jest zdrada, ale jest to realizacja też jakiejś ciemnej strony. Część pacjentów trafia tutaj, którzy mówią o sobie, no jak mogłem zdradzić, jak mogłam zdradzić, noszą bardzo duże poczucie winy w sobie, ponieważ wychowani, jak mówią, zostali w takich dobrych domach, w katolickich domach, w takich ramach, tak wolno, tak nie wolno. I wiecie co? I to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, bo takie przekonania, że coś wolno, coś nie wolno, powodują, że pewne pragnienia są coraz bardziej upychane, 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 ale w pewnym momencie walą tylnymi drzwiami. I się okazuje, że te pragnienia, szczególnie jeżeli tam, nie wiem, pomaga w cudzysłowie alkohol albo tam inne substancje, to no to dzieją się takie rzeczy, że ktoś dochodzi do, odważa się na coś nie odważał dawno, czy nigdy, dotychczas. No i to jest takie niebezpieczeństwo. Ja zachęcam was do tego, żebyście mieli kontakt z własną ciemną stroną, żebyście nie bali się tej ciemnej strony, bo to może być bardzo duży zasób. I niebezpieczne jest takie funkcjonowanie tylko i wyłącznie w ramie, ponieważ kiedyś ta rama się przepełni i jeżeli gdzieś tam ludzie mają jakieś takie pragnienia, to lepiej to kontrolowanie przeżywać i wprowadzać, uatrakcyjniać w związek poprzez to, jakoś to realizować, a przynajmniej o tym rozmawiać. No bo to kiedyś może po prostu zacząć żyć własnym życiem, domagać się realizacji. Jeżeli w związku będzie się działo źle, czy nie będą tam zaspokojone jakieś potrzeby, to prędzej czy później taka osoba trafi na kogoś, kto jej okaże jakieś zainteresowanie, szacunek, komplement. No i później do flirtu już jest bardzo blisko, a potem zdrady właśnie. Takie pierwsze pomysły, które mi przyszły na pobudzenie tego żaru, o czym wcześniej mówiłem, słuchajcie, to można wymieniać i wymieniać, bo to jest kwestia też preferencji i takich waszej kreatywności. Ale to może być weekend we dwoje, oczywiście bez dzieci. Czyli możecie sobie zrobić coś takiego, że
zorganizować opiekę dla dzieci, pojechać na jedną noc do hotelu z jakąś kolacją romantyczną, ze śniadaniem. Wiecie, to może być takie coś nowego. Zachęcam Was do tego, żebyście próbowali. Co do gadżety seksualne, na przykład, też ludzie wprowadzają bardzo, to ma też taki nowy wydźwięk często w życiu seksualnym. Niektórzy preferują jakieś filmy erotyczne, jakieś czy romantyczne, czy erotyczne. Bielizna na przykład też bardzo tutaj zmienia jakieś szpilki w sypialni. To jest ciekawe, że facetów bardzo pobudzają szpilki, ale no ale z wkładką w środku, nie? Przepraszam, tak uprzedmiotowiłem, ale z kobietą w szpilkach. No same szpilki, no chyba, że ktoś ma taki fetysz, nie? Ale to nie wiem, czy ktoś się do tego przyzna. Natomiast szpilki w sypialni mogą tutaj bardzo dużo zdziałać. Świece i muzyka. Jest mnóstwo różnych gier takich seksualnych, seks zabaw. Jakichś erotycznych gier dla dorosłych. Przebieranki, to gdzieś też szpilki, to też może też no, wchodzą jakieś maski właśnie. No, to są takie, które przyszły mi pierwsze do głowy. No i cóż, sami sobie odpowiedzcie, czy warto je zdradzać. To zostawiam już Wam. Myślę, że jest to kuszące, ale obserwuję, że naprawdę płaci się bardzo dużą cenę za coś takiego i można sobie tak zmienić życie, że trudno się potem pozbierać. Także życzę Wam dużo żaru w związkach. Rozwijajcie, wprowadzajcie, działajcie, bodźcujcie, doświadczajcie. Budujcie bliskość, zaufanie. Bądźcie szczęśliwi, kochajcie się. I nie zawsze bądźcie grzeczni. Pa!